Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Kamilem Klimczakiem. Witaj Kamilu. Witaj Rafale, witam naszych widzów. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Zaczniemy od wiadomości no smutnej, bo śmierć człowieka jest zawsze smutną wiadomością. Zmarł Krzysztof Karoń, osoba, która niespodziewanie kilka lat temu pojawiła się w środowiskach niezależnych, w środowiskach prawicowych, w środowiskach narodowych. No i po kilku latach swoich programów na swoim kanale, a także na innych kanałach, między innymi w Centrum Edukacyjnym Powiśle, wystąpienia w studio, a także spotkania z ludźmi, z widownią. Pierwsze spotkanie, które miał Krzysztof Karoń, było zorganizowane przez Centrum Edukacyjne Powiśle. To był chyba grudzień, z tego co pamiętam, 2017 roku. Tak mi się wydaje. Potem po mniej więcej roku czy dwóch wydał swoją książkę. Książka Historia antykultury z taką charakterystyczną okładką. No i w tej książce mam dedykację właśnie jako tej osobie, która była wśród tych pierwszych, którzy zaprosili go, panu Rafałowi Mosakowskiemu z podziękowaniem za spotkania. Krzysztof Karoń. To jest ta pierwsza wersja, bo potem jeszcze była druga. To jest tak zwana wersja robocza tej książki. Historia antykultury z podtytułem Podstawy wiedzy społecznej. Święć Panie nad jego duszą. Zaraz powiem, jakie mam jeszcze wspomnienia z panem Krzysztofem Karoniem. Może ty byś dorzucił swoje trzy grosze. To znaczy, ja pana Krzysztofa Karonia nie znałem tak dobrze osobiście. Myśmy się raz czy dwa chyba spotkali gdzieś tam na jakichś takich większych spędach, większych spotkaniach, więc nie było okazji w ogóle, żeby porozmawiać. Zresztą wtedy, kiedy ja też zacząłem mocniej działać w tej sferze medialnej, to powiedzmy pan Karoń już miał za sobą ten szczyt aktywności publicznej, no i głównie właśnie ze względów, jak wiedzieliśmy potem już, no głównie ze względów zdrowotnych. Natomiast niewątpliwie była to postać o bardzo dużej wiedzy, co zresztą było widać, bo była to pan Krzysztof Karoń, jak przejrzy się chociażby takie, jak ty organizowałeś z nim, czy inne wystąpienia jego publiczne. On potrafił mówić bardzo długo, bez przerwy. Nie zawsze z tego też, bo nagrałem taki program wspomnieniowy z doktorem Janem Przybyłem, nie zawsze się, powiedzmy, trzymał wątku, popadał w dygresję, ale widać było tą wiedzę. Być może nie we wszystkich kwestiach byśmy się z panem Karoniem zgodzili. On myślę bardzo trafnie jakby diagnozował, zwłaszcza w szczegółach to zagrożenie, które on nazywał antykulturą. Ja momentami mam wrażenie, że w dużej mierze ten cały spór wokół Karonia, czy to jest rzeczywiście marksizm kulturowy, czy to nie, czy to może inaczej, mam wrażenie, że to jednak był głównie spór jednak semantyczny. I zresztą i ta praca, i powiedzmy również to, co teraz wykonuje, nazwijmy to drugie pokolenie karonistów, jakby dzieci ideowe Karonia, które teraz wydały Encyklopedię Antykultury, którą tu gdzieś z tyłu mam na półce, no to pokazuje, że on obudził pewne osoby też do działania. Ja zresztą to, co najbardziej zapamiętałem, i powiem ci, czasem lubię do tego wracać, to jest moment, kiedy pojechał do bunkra sekty lubelskiej,
I w tym bunkrze tychże sekciarzy po prostu rozjechał. Było to takie zderzenie trabanta z czołgiem. W roli czołgu oczywiście bym widział pana Karonia. Myślę, że nie każdy by się odważył wejść do tego gniazda os. No ja bym no, się czy to chodzi o to spotkanie, gdzie pastor uniknął tego spotkania i zostawił jako adwersarza pana Mariana? Tak. Tak, to jest to spotkanie, gdzie prawda, zaproszono pana Karonia, a potem zaczęto go obrażać tam na antenie. Aha. Przed spotkaniem, tak, i rzeczywiście pastor się nie pojawi. No akurat tam sekta jest teraz w fazie mocno schyłkowej, no chociaż teraz walczy dzielnie, bo tam chyba jest ciąg dalszy procesu pastora, ale to tak na marginesie. Ja to tak gdzieś jednym okiem zauważam i odnotowywuję. Ale no to jednak, tak jak powiedziałem, nie każdy by się odważył, a pan Karoń poszedł i wygrał tak naprawdę to starcie. Więc no straciliśmy naprawdę wybitny umysł, z którym można było się zgadzać, można było się nie zgadzać w pewnych kwestiach. No, natomiast niewątpliwie tak czy owak w ostatecznym rozrachunku był to jednak zawsze sojusznik w starciu z szeroko rozumianą lewicą czy liberalizmem. Tak jak powiedziałem, ja aż tak nie jestem dobrze wprowadzony w arkana tego całego sporu, bo nie miałem po prostu, nie było to nigdy w głównym spektrum moich zainteresowań. Mam wrażenie, że to był raczej spór semantyczny, ale może się mylę. No ale w każdym razie wielka strata, jakoś tak ten rok nam upływa na razie pod znakiem właśnie utraty takich wybitnych umysłów. No ja pamiętam inne też spotkania z udziałem Krzysztofa Karonia. Na przykład spotkanie z księdzem profesorem Guzem, to chyba we Wrocławiu było. A także spotkanie z reżyserem wówczas jeszcze, Grzegorzem Braunem, zdaje się, w Częstochowie. To z tych spotkań w pewnym sensie no inaczej wyszedł niż z tego spotkania lubelskiego. Tam generalnie rozjechał sektę pastora Chojeckiego i Mariana Kowalskiego. To tutaj z księdzem Guzem i z Grzegorzem no, było mu dużo ciężej i raczej za zwycięzcę nie może być jak gdyby uznany. Ja w ogóle najbardziej cenię go za ten początkowe pierwsze, nie wiem, półtora, dwa lata działalności, kiedy on uruchomił swój własny kanał i bardzo ciekawe filmy, między innymi o Spinellim były, o Unii Europejskiej i tak dalej. To naprawdę było, no było coś nowego, coś świeżego. Natomiast jak już wyszła książka, no to książkę reklamował jako książka najważniejsza od czasów Feliksa Konecznego. Jak coś takiego powiedział, to byłem przekonany, że on zna Feliksa Konecznego. Rozpocząłem z nim u mnie w studio, tutaj gdzie w tej chwili też siedzę i rozmawiam, dyskusję na temat Feliksa Konecznego. To chyba był, z tego co pamiętam, grudzień 2018 roku. No i niestety, no cóż, okazało się, że pan Karoń zna nazwisko Feliksa Konecznego, natomiast kompletnie nie znał nauki porównawczej o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Zadałem mu kilka, że tak powiem, pytań takich, no nie tyle kontrolnych, co żeby od niego wyłuskać jakieś informacje. Tych informacji nie uzyskałem, więc wydaje mi się, że trochę na wyrost to swoje dzieło porównywał z dziełami Konecznego, nie wiedząc nawet, z czym się porównuje. Poza tym miał bardzo wybiórcze podejście do niektórych tematów, zwłaszcza bał się jak wody, jak diabeł święconej wody, tematów związanych na przykład z żydostwem i z masonerią.
na tym spotkaniu, które było w Centrum Edukacyjnym po Wiśle, jak padło słowo żydostwo czy żydokomuna, no to on się aż że tak powiem, zagotował. Natomiast w książce, w tym pierwszym wydaniu na stronie na przykład 298 pisze na temat wolnomularstwa. No i moim zdaniem, nie tylko moim, bo żeśmy te różne wywody Karonia komentowali w Centrum Edukacyjnym po Wiśle, w Centrum Edukacyjnym Polska, zwłaszcza z dwoma osobami na ten temat rozmawiałem, z profesorem Adamem Wielomskim oraz z Tomaszem Węgrzynem. I tu żeśmy wyciągnęli, że na przykład no, są pewne sprzeczności. Zacytuję takie zdanie. Wolnomularstwo rozprzestrzeniało się bardzo szybko i odegrało ogromną rolę w historii kultury antychrześcijańskiej. Ale wpływ jego na społeczeństwo się przecenia. No właśnie, z jednej strony pisze o wielkim wpływie, a potem w tym samym zdaniu na koniec mówi, że się przecenia. W 1789 roku, to jest następne zdanie, w samej Francji i koloniach było podobno 700 czynnych lóż, a w konstytuancie liczącej 1154 członków doliczono się około 500 masonów. No więc pierwsze zdanie prawdziwe, że dużą rolę odgrywała masoneria. Drugie kompletnie nieprawdziwe, że przeceniane są wpływy, a w trzecim zdaniu podaje fakty, które jak gdyby zaprzeczają to, co powiedział w tym drugim zdaniu, no bo jeżeli na 1000 członków konstytuanty 500 było masonami, no to raczej chyba jednak były duże wpływy. I na wielu takich miejscach można było pana Krzysztofa przyłapać, natomiast oczywiście wielką zaletą tego człowieka było to, że brał udział w różnych dyskusjach, że podejmował różne tematy, że podawał pewne fakty, o których wcześniej wielu ludzi w ogóle nie mówiło, co nie znaczy, że z jego dorobkiem, z jego spuścizną się jak gdyby zgadzam. To może tyle. Czy jeszcze coś dodajemy? No nie, no to myślę, że tyle. No tu nie jesteśmy od tego, żeby pisać hagiografię Krzysztofa Karonia. Ja uważam też, że nikt nie jest specjalistą od wszystkiego. To też jest takie ważne. No i niech tam spoczywa w pokoju, w tym Tomaszowie Mazowieckim. Nagrywamy jeszcze przed pogrzebem, ale pewnie emisja będzie już po, więc no to myślę tyle. No właśnie, pogrzeb jutro, a emisja będzie albo jutro, albo pojutrze, więc pewnie już po pogrzebie. Kolejna sprawa, spotkanie Klubu Myśli Polskiej w Krakowie. Myślę, że warto do tego spotkania jeszcze powrócić. Spotkanie było zatytułowane Kontrowersje wokół Jana Pawła II. No i myślę, że rzadko to się zdarza, żeby tytuł tak był adekwatny do przebiegu spotkania, bo w zasadzie to była jedna wielka kontrowersja. W zasadzie były dwie wersje oceny życia i działalności Jana Pawła II i te dwie oceny myślę, że nie przybliżyły się do siebie. Stanowiska raczej pozostały takie jak przed spotkaniem. Niemniej uważam, że to było dobre spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej tylko jedna strona miała możliwość argumentowania przy innych okazjach, a tu przynajmniej były podane dwie wizje i ta bardzo przychylna, taka wręcz no, wpatrzona jak w obraz świętego Jana Pawła II, a druga krytyczna, opierająca się na różnych opracowaniach filozoficznych, teologicznych, ze środowisk głównie tradycjonalistycznych. Jak ty oceniasz to spotkanie, w którym zresztą w Krakowie uczestniczyłeś? Ja myślę, że w końcu dobrze się stało, że ustawiono trochę inaczej oś sporu, bo do tej pory oś sporu wokół Jana Pawła II to była prawda
lewicowi kłamcy, którzy chcą tutaj szargać świętość, że tutaj krył nie wiadomo i nie wiadomo co, pewnie też sam robił. No tego jeszcze akurat tych oskarżeń nie ma, ale już, że go wszystko tam, przed prawda, nami, wychowywano. Wszystko przed nami. Tak, wszystko przed nami, już go że go wychowywano w tej atmosferze przyzwolenia i tak dalej, już takie rzeczy się pojawiają. No i nie było, powiedzmy, taka dyskusja jest wygodna, mam wrażenie, dla obu stron, to znaczy i dla tych, którzy, i dla tej strony lewicowej, którzy po prostu chcą bić jak w bęben, i dla tej strony prawej, która po prostu leje ten brąz na pomnik, leje go coraz więcej i po prostu nie wolno tutaj niczego zakwestionować. No tak nie jest, a tak nie jest. Tak naprawdę bez odbrązowienia mitu Jana Pawła II i bez pewnego przekonstruowania wizerunku ostatnich kilkudziesięciu lat historii Polski, no to my nie pójdziemy do przodu. Niestety, bo to jest mit w dużej mierze fałszywy. Właśnie wiele osób mówi, że to teraz to tym bardziej nie można. No to pytanie, kiedy będzie można dyskutować na te problemy związane z pontyfikatem Jana Pawła II, powiedzmy, krytykować go z prawej strony. Nigdy nie będzie dobrego momentu, a to, na co wszyscy utyskują w Kościele, właśnie jakby krytykując te wszystkie franciszkowe pomysły, właśnie powiedzmy z prawej flanki, to one biorą swój początek właśnie w pontyfikacie Jana Pawła II, bo przecież kult Paczamamy jest w prostej linii konsekwencją spotkania w Asyżu, całowania Koranu i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że tutaj ci, którzy mówią, że no jak można było takie rzeczy mówić, no to w ogóle ja nie wiem, po co przyszli na to spotkanie. No, być może spodziewali się jakiejś kolejnej dyskusji, która będzie lała brąz na pomnik. A to jest ślepy zaułek. To jest ślepy zaułek. Albo obalimy fałszywe mity, których mamy pełno w najnowszej historii Polski, właśnie i mit Piłsudskiego, i mit Wojtyły, i jeszcze no, mit Bolka mamy też do ostatecznego obalenia, to daleko nie pójdziemy. I tu moim zdaniem bardzo dobrze się stało, że ta dyskusja została w końcu otwarta, że padły może i mocne słowa, ale takie spotkania też mają, powiedzmy, swoją specyfikę, że czasem w dyskusji trzeba pewne rzeczy przejaskrawić, zwłaszcza kiedy wygłasza się tezy jednak dość rewolucyjne dla niektórych przedstawicieli naszego środowiska. Też mam wrażenie, że pani profesor Anna Raźny trochę, nie wiem, czy doszło do jakiegoś nieporozumienia, czy może po prostu no, chciała ustawić tą dyskusję na takich torach, na jakich ona chciała, że no, żeby rozmawiać o, nie wiem, personalizmie chrześcijańskim, gdzie no niestety to są tematy, których większość nie zrozumie i dla większości one niestety nie mają w mojej ocenie żadnego znaczenia, bo to są tematy dla ogółu najzwyczajniej w świecie zbyt skomplikowane. A tu właśnie chodzi o rozmowy o tych rzeczach, no, których sama pani profesor przyznała, że na przykład nie rozumie tego mizdrzenia się do Żydów i chodzenia do synagogi. No to może właśnie należy usiąść, podyskutować i zrozumieć. Bo bez zrozumienia, no to dojdzie do błędnego koła. No musimy skończyć z tym dogmatem, że Jan Paweł II wielkim Polakiem był i już. No to albo poszukujemy jakiejś prawdy, nawet jeśli ona dla niektórych będzie bolesna, no albo, tak jak powiedziałem, no tworzymy po prostu mity. Tworzymy mity.
I no, moim zdaniem to jest i tak to jedno spotkanie, to tylko jedno spotkanie. Potrzeba by, że tak powiem, bardziej rozbudowanej dyskusji i mam nadzieję, że będzie po prostu ciąg dalszy analizy tych różnych działań, bo to oczywiście nie jest też tak, że wszystkie działania Jana Pawła II należy potępić w czambuł od A do Z, bo wcale tak nie było. Było wiele jego pism i wypowiedzi, którym nie można zarzucić nic, albo prawie nic, jeśli chodzi chociażby o kwestie obrony życia, tak dalej, i tak dalej. To oczywiście. Natomiast no, tu mówimy o kwestiach fundamentalnych również dla religii katolickiej. No, jeżeli też chcemy odbudowywać tonący, właśnie dlatego, że trzyma się wojtylianizmu, tonący katolicyzm w Polsce, musimy zacząć o tym debatę. I to jest zresztą też dobry moment, bo wkracza w dorosłość pokolenie, które jest właśnie pozbawione tych uprzedzeń, tego pomnikowego obrazu. Bo to powiedzmy jeszcze, już nawet moja generacja, gdzie jak umierał Jan Paweł II, ja miałem 10 lat, już też w dużej mierze jest tego pozbawiona, ale jeszcze gdzieś tam powiedzmy sentyment z dzieciństwa jest. Ale teraz już w miarę upływu czasu, no nadszedł moment, żeby dyskutować na spokojnie. I tu mówienie, że świętości Jana Pawła II się nie wymarzy. Cóż, no nie bez przyczyny kiedyś bodaj, popraw mnie jeśli się pomylę, można było dokonać kanonizacji dopiero 50 lat po śmierci. Nie bez przyczyny chyba takie limity Kościół ustanawiał. No ale w przypadku Jana Pawła II wszystkie wcześniejsze limity zostały, że tak powiem, skorygowane. No tak, no sam je, że tak powiem, naruszał wcześniej, skracał i do niestety, no może właśnie pora nad tym dyskutować, bo mam wrażenie, że tutaj nawet u osób tak, można powiedzieć, trzeźwo myślących, naukowo myślących, kiedy wchodzimy na temat Jana Pawła II, emocje biorą górę nad rozumem. Wszystko się wali, lecą argumenty, tak jak na tym spotkaniu, lecą argumenty, które no, burzą ten obraz i umysł racjonalnie myślący powinien zauważyć, że no, przynajmniej jest coś tutaj nie tak. A tutaj no, lecą te argumenty, wszystko się sypie, ale emocje podtrzymują ten obraz pomnikowy. No, no, zwłaszcza dla osób myślących endecko właśnie, racjonalnie, no to nie powinno tak wyglądać. No i oczywiście jest ten zarzut, że się burzy autorytety, no, no ale to tak, tak samo można by na przykład nam zarzucić, dlaczego atakujemy mit Piłsudskiego. To też jest burzenie autorytetu milionu Polaków. A jakoś to tym osobom nie przeszkadza, że tu jakaś nienawiść, podziały, no nie da się być niestety w temacie tak trudnych kwestii jak nasza historia, czy nawet jak nasza wiara, nie da się być pluszowym misiem, bo tu niektórzy by chcieli być najwyraźniej pluszowym misiem, tak się nie da. No ja myślę, że ten temat związany z judaizmem, z żydostwem, to jest taki centralny temat, który wzbudził najwięcej emocji w czasie tego spotkania, ale to winien jest Jan Paweł II sam sobie. Pamiętajmy, że Jan Paweł II chyba podczas swojego spotkania w Monguncji powiedział tak, i to chyba jest nawet na uniwersytecie tamtejszym gdzieś tam wypisane na ścianie: Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. No, moim zdaniem bardzo niebezpieczna, jeżeli nie kłamliwa teza, i ona nie powinna paść z ust kogoś, kto pełni funkcję papieża. No ale przede wszystkim zauważ, to są fakty.
To nie są jakieś opinie, że tutaj Jan Paweł II... No tu są fakty, które są ewidentnie sprzeczne z podstawowymi dogmatami wiary katolickiej. No i tam głównie przecież tak się tej dyskusji padały właśnie takie fakty. No potem może już w rundzie pytań zaczęły padać opinie różne, powiedziałbym nawet dosyć radykalne dla niektórych, właśnie jak te dotyczące relacji Jan Paweł II judaizm. I natomiast no, fakty zostały skwitowane, no, że nie rozumiemy. No to tak jak powiedziałem, trzeba zrozumieć. No właśnie, faktem jest, że Jan Paweł II poparł pobieranie organów. Potem jakaś kongregacja się tam wycofywała, że to nie jest takie bezwarunkowe, no ale faktem było, że poparł, mówił na ten temat nawet ojciec Norkowski na spotkaniu u nas w Warszawie. Faktem jest, że Jan Paweł II i część kurii watykańskiej popiera w pewien bezkrytyczny sposób. Ja nie mówię, że trzeba to całkowicie odrzucić, ale bezkrytycznie popierał na przykład homeopatię, co też budzi w środowiskach, zwłaszcza tradycyjnych, konserwatywnych, pewne, no co najmniej zdziwienie. No my tych faktów żeśmy starali się przytoczyć bardzo dużo. Najbardziej mnie dziwiło to, że pani profesor jak gdyby chciała odejść od tego głównego tematu dyskusji, czyli kontrowersji wokół Jana Pawła II, i uciekała w kierunku takich osób jak Harari, jak Klaus Schwab. Nawet krytykowała papieża Franciszka, no ale właśnie z kolei odrzucała argument, że nie byłoby Harariego, nie byłoby Klausa Schwaba i nie byłoby papieża Franciszka, gdyby nie było wcześniej Jana Pawła II. Bo tego typu poglądy, jakie ma Harari, Schwab czy Franciszek, z słynną swoją paczamamą na czele, to byłyby nie do pomyślenia w środowisku, gdzie tradycyjna teologia i filozofia katolicka miałyby się dobrze. Przez to, że ten modernizm, którego no, moim zdaniem przedstawicielem był Jan Paweł II w wielu dziedzinach, może właśnie oprócz tej jednej, o której tu mówiłeś, to znaczy obrona życia dzieci nienarodzonych, czy w ogóle obrona życia, to moim zdaniem jest chyba jedyna taka tradycyjna, niemodernistyczna część jego nauczania. Natomiast w większości albo bardziej, albo mniej ulegał modernizmowi, który, jak wiadomo, papieże nazwali, że modernizm to jest ściek wszystkich wcześniejszych herezji. To jest no, taki typowy w ramach Kościoła zastrzyk, można powiedzieć, takie ukłucie, urządlenie no właśnie, wszelkich herezji i niestety wszelkich błędów. Czy już sobie dajemy spokój na dziś z Janem Pawłem II i ze spotkaniem krakowskim? Myślę, że możemy tylko zachęcić do tego, żeby odsłuchać relacji. Niech każdy sobie wyciągnie wnioski, natomiast radzimy wyłączyć uprzedzenia, czy to pozytywne, czy to negatywne, i spojrzeć na to właśnie chłodnym, endeckim okiem. No niestety, na postać Jana Pawła II też trzeba spoglądać chłodnym, endeckim okiem. I ja osobiście, tak jak czytałem komentarze były różne, nie kupuję żydowskiego argumentu, że to niedobra o tym mówić. Tylko prawda jest ciekawa, jak mawiał Józef Mackiewicz, no, a jeżeli prawda jest trudna, to musimy się z nią zmierzyć i tyle. Józef Mackiewicz, który zresztą zaraz na początku pontyfikatu miał konflikt z Janem Pawłem II, bo poprosił go o odprawienie mszy za ofiary komunizmu, za ofiary Katynia, i Watykan, no de facto Jan Paweł II, no przecież on wtedy rządził w Watykanie, nie zgodzili się
na to. Więc tak jak mówię, relacja ze spotkania jest co najmniej w dwóch miejscach. Twoja transmisja jest na Chrobrym Szlaku, na kanale Centrum Edukacyjne również jest materiał prawie chyba 2,5 godziny z tegoż spotkania. Zapraszamy. Ostatnia sprawa, o której chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, to informacja, że pojawiła się partia o pięknej nazwie Niepodległość. Jeszcze tej partii chyba nie ma, ale zdaje się, idą jakieś szybkie kroki, żeby ją uruchomić. I wtedy, jeżeli powstanie partia Niepodległość, to taka nazwa jak Marsz Niepodległości, co będzie sugerował, że jest to właśnie marsz tejże partii. Jak sądzisz, jakie są szanse, że taki twór powstanie? Skonkretyzujmy, nazwa Niepodległość to nazwa skrócona. Cała nazwa brzmi Droga Niepodległości. Robert Bąkiewicz się pod tą partią jakoś póki co nie podpisuje. Dziwnym trafem, ale no, dziwnym trafem też wśród wnioskodawców są no, jego ludzie, bo z wniosek zawsze składają trzy osoby. Pod tym wnioskiem są podpisani Andrzej Parol, Janusz Jankowski, Daniel Ługiewicz. O trzecim jeszcze nic nie wiadomo, natomiast Andrzej Parol 5 lat temu startował w wyborach samorządowych z Komitetu Porozumienie Narodowo-Patriotyczne Pruszków, z ramienia którego Robert Bąkiewicz ubiegał się o funkcję urząd prezydenta Pruszkowa, a z kolei pan Jankowski jest członkiem Rady Nadzorczej prostej spółki akcyjnej Telewizja Media Narodowe. Więc no, tropy wiodą do znanego i śledzonego przez nas bardzo uważnie działacza z Pruszkowa. Zatem co to oznacza? No, być może rzeczywiście jakieś ambicje polityczne. Pytanie jednak, no, biorąc pod uwagę obecny kurs Roberta Bąkiewicza, ewidentnie propisowski, czy to, że tak powiem, będzie droga samodzielna, czy też niesamodzielna? No wydaje się, że jednak to drugie. Ale możemy się spodziewać na przykład jakichś tam list dywersyjnych. Pamiętamy na przykład, jak Marek Jakubiak swego czasu, kiedy wszyscy kandydaci mieli bojkotować te wybory kopertowe, które miały się odbyć w trakcie COVID-a, gdzie wszystko miało być korespondencyjne, to nagle pojawił się Marek Jakubiak i całkowicie przypadkowo zebrał 100 tysięcy podpisów, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo skąd. Tak półgębkiem mówiono, że ktoś mu tam, że podobno jakieś struktury PiS-u mu miały pomagać, zbierać i takie tam. Czy tak było, nie wiem. I czy tak będzie z partią Niepodległość, czy partią Droga Niepodległości, obie nazwy można używać zamiennie? No to nie wiadomo. Pytanie też, no, co będzie rzeczywiście 11 listopada, może będą dwa alternatywne marsze, Marsz Partii Niepodległość i Marsz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Pytania mnożą się jak króliki, odpowiedzi brak. No, w zasadzie partię polityczną dobrze posiadać, tylko trzeba pamiętać, żeby do 30 kwietnia składać sprawozdanie finansowe i zawsze można sobie rejestrować komitet wyborczy, zgłaszać ludzi do komisji, a jak trzeba, to nawet prawda, komuś odstąpić za jakąś gratyfikacją pieniężną czy niepieniężną, bo partię polityczną rzeczywiście zarejestrować w Polsce nie jest tak łatwo, co pokazuje los partii Zmiana. A być może jest to partia na tak zwany zapas, bo na przykład koledzy, panowie z Ruchu Narodowego ostatnio, nie wiem czy wiesz, zarejestrowali sobie partię konserwatywną, w skrócie konserwatyści. Czy to przypadkiem nie był ruch wyprzedzający, żeby na przykład tej nazwy nie użył Bąkiewicz, to ja nie wiem, choć się domyślam. Choć się domyślam, bo no, były takie chocki-klocki w 2005 roku działacze Młodzieży Wszechpolskiej na złość nieboszczce Unii Wolności zarejestrowali partię demokratyczną, żeby się Unia Wolności nie mogła przerejestrować, musiała tam sobie dopisywać demokraci.pl i takie tam. Potem ta partia demokratyczna zakończyła swój żywot jako Libertas Polska. Więc tutaj dzieje
partii politycznych w Polsce to naprawdę jest ciekawa sprawa. Ja badałem co prawda raczej mozaikę polityczną Polski międzywojennej. To było coś, czym się interesowałem swego czasu i nadal się poniekąd interesuję. Natomiast myślę, że partie III RP to też będzie kiedyś wdzięczny temat dla historyków. Póki co pożyjemy, zobaczymy. Natomiast no, taką szalupę ratunkową można napompować przy pomocy chociażby mediów publicznych i nagle pojawią się sondaże, gdzie Droga Niepodległości ma 10%, tak? Mikrofon włącz. No właśnie, i tym optymistycznym albo niezbyt optymistycznym akcentem może zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Kamil Klimczak z Chrobrego Szlaku. Dziękuję Ci bardzo, Kamil. Dziękuję Rafale, dziękuję Państwu. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, a Państwa zachęcam do zaglądania na nasze kanały, na kanał Centrum Edukacyjne i kanał Chrobry Szlak na YouTubie, na kanały w takich platformach jak Rumble, BitChute, CDA, VK. Wszędzie tam Centrum Edukacyjne umieszcza swoje filmy oraz do naszej księgarni wysyłkowej. Księgarnia wysyłkowa pod nazwą cep.sklep.pl. A w niej myślę, że wiele ciekawych książek. Wśród książek, które są nowościami, polecam książkę Jana Engelgarda, Roman Dmowski i trzy pokolenia narodowców. Bardzo ważna pozycja w serii Biblioteczka Myśli Polskiej. Wszystko, o czym mówię, do nabycia w cep.sklep.pl. Nowa książka Henryka Pająka, taka antywojenna, zresztą nawiązująca do tytułu antywojennego sprzed lat. Przepraszam, Na wschodzie bez zmian. Pamiętajmy, była książka taka Na zachodzie bez zmian. Polecam książki wydane przez nasze wydawnictwo, na przykład w serii Gorące tematy, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu. A w serii Jedynie prawda jest ciekawa, książki w serii, właśnie w tej serii, ostatnia z tych książek to Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego PAKS-u. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, które jest coraz bardziej potrzebne, bo koszty naszej działalności rosną. Jeżeli mogą Państwo swoją darowizną wspomóc naszą działalność, prosimy o wpłaty darowizn na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo, do widzenia, czołem Wielkiej Polsce.